Cześć, nazywam się Marianna Gierszewska. Witam cię serdecznie w podcaście Okolic Ciała. Tak właśnie mam. Jeśli interesują cię tematy związane ze świadomością i samorozwojem, ta platforma jest idealnym miejscem. Miejscem do odkrycia i lepszego poznania mechanizmów i dynamik, które kierują naszą codziennością. Miejscem dojrzenia i otulenia tego, co porzucone, i wreszcie miejscem prawdy. Nie trzeba już oszukiwać i zniekształcać. Nareszcie można powiedzieć na głos, że tak właśnie mam. Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała tak właśnie mam. Nie mówię jaki tytuł, bo ja jeszcze nie wiem, jaki to tytuł. Wiemy tylko, że chcemy rozmawiać razem z Heleną Łożechowską, którą dzisiaj tutaj goszczę. Witaj, Heleno. Cześć Marianko, dzień dobry. Wiemy, że chcemy rozmawiać na temat bezpieczeństwa w ciele. I najpierw kilka słów. Bo leży tutaj mój telefon, ale to nie jest tak, że ja sobie scroluję social media. Ja tutaj mam y, zatrzymany profil Heleny Orzechowskiej, właśnie. Więc o Helenie czytamy: Helena Orzechowska, holistyczna terapia ciała, życie w obecności. Poprzez ruch w uważności uwalniam historie zapisane w ciele. Masaż, taniec intuicyjny, kigong, osho, pokazuje urywki życia. No i jest też e, informacja o twoim podcaście, esencja bliskości. <noise> Oprócz tego wszystkiego, co możemy przeczytać o tobie na Instagramie, ja jeszcze powiem kilka słów od siebie. E, współpracujemy razem, współpracujesz z nami w naszej terapeutycznej przestrzeni ciała a oni zajmujesz się mm, ciałami e, poprzez masaż Yatsuzen, Access Bars. Jesteś też moją wielką przyjaciółką. E, razem współprowadzimy Kampia Kobieta, więc o, jeśli rozmawiamy o ciele, to ja teraz czuję ciepło. Tak. Jak o tym mówię? Fizycznie zalewa mnie ciepło. Um, więc tego jest dużo, tego między nami. Ale chciałam też zapytać Ciebie, jak Ty byś się przedstawiła? Czy coś byś chciała dodać? To jest zawsze taki niezręczny moment, mam wrażenie. Tak. Przedstaw się, kim Ty jesteś, mhm. mm, bo za każdym z nas stoi tak dużo. No ale, kim jest Helena Orzechowska? Kim jest Helena Orzechowska? To jest idealne, takie, idealny wstęp o tym, że jest to trudne. Dlatego, że Helena Orzechowska może się przedstawić z różnych pozycji. Na przykład, na potrzeby podcastu mogę się przedstawić jako terapeutka pracy z ciałem. Ech. Idąc do przedszkola, mogę przedstawić się jako mama dwóch córek albo do szkoły. Zależy kto pyta. Natomiast ja o sobie um, mówię tak, że jestem terapeutką, która słucha ciała. W takiej dużej uważności, to jest to, co Ty przeczytałaś, ale jednocześnie też jestem takim dużym praktykiem życia. I ja to widzę, że ja praktykuję życie, że ja po prostu je żyję. I to praktykowanie życia buduje mój zasób, i to sprawia, że jest mi też blisko do wielu, bo w wielu miejscach byłam. Więc to bym jeszcze chyba sobie dodała na potrzeby tej rozmowy i w ogóle tak mówiąc o sobie. To takie jest. No teraz. To w ogóle jak ty tak zaczęłaś o mnie mówić, to nie dość, że też mi się zrobiło gorąco, to po chwili pomyślałam, że faktycznie ja praktykuję życie i to też myślę, że będzie ważne w nawiązaniu do dalszej naszej rozmowy, bo coś mi przyszło. O, o, tak? o. To pierwsze pytanie, <laughs> które ci chciałam zadać. Skoro ciało, co teraz w tym momencie czuje Helena Orzechowska w ciele? Hmm. Spokój. Ale też Lekkie napięcie na poziomie gardła i serca, ale to jest takie napięcie nie z stresu, chociaż troszkę, ale to jest takie napięcie z takiej ekscytacji mhm. tej rozmowy. Mm, I czuję miękkość w ciele. To to. Okej, okay. to ja też się przedstawię <grym> przez ciało. Ja w ciele teraz czuję, fundamentem jest spokój. A na tym jest bijące serce, czuję je mhm. i delikatne mrowienie w dłoniach, ekscytacja, szczęście, dużo szczęścia, dużo radości i takie wewnętrzne zdanie, nie mogę się doczekać. Mhm. Tak. To teraz mam. Chciałam jeszcze powiedzieć, że trochę czuję dziecka. Tak. Ja trochę czuję takiego tak. dziecka, bo to jest taka ciekawość. Tak to jest ciekawość tego, co będzie właśnie i to jest takie e, trochę dziecięce, takie podekscytowanie, tak. które w tym ciele tam sobie tak uuu, uu, będzie tak, fajnie, takie tuptanie nóżkami. Tak, tak. Zresztą tak też było między nami, jak weszliśmy do studia, czy najpierw ja po ciebie wyszłam, <noise> e, bo ty poszłaś po kawę i tak naprawdę ten rodzaj energii między nami już się rozpoczął, jak się tylko zobaczyłyśmy. Tak. Że jest wesołe, że jest szczęśliwe. Później też przeglądałyśmy swetry, które w jakim <laughs> będzie siedzieć. Um, I to jest wesołe i to jest szczęśliwe. I dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać o poczuciu bezpieczeństwa w ciele. I miałyśmy ostatnio szansę na kampie, jako kobieta, na dłużej się nad tym tematem zatrzymywać, tak prywatnie. I Ty mnie zobaczyłaś w takim wrażliwym stanie, w którym ja. Gdzieś tak badałam, gdzie ja jestem tego danego dnia w tym moim poczuciu bezpieczeństwa i w poczuciu zagrożenia w ciele, i miałyśmy wtedy taką długą rozmowę na temat właśnie bezpieczeństwa w ciele. Bo tak jak ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, pracy warsztatowej z ludźmi, wielu ludzi żyje w zagrożeniu w ciele, mam takie wrażenie. Że wielu ludzi żyje w alarmie, albo żyje z drugiej strony w odrętwieniu, w wycofaniu. Co też jest to zagrożenie mm -hmm. i też jest o braku poczucia bezpieczeństwa. I to, co wybrzmiało z tej naszej rozmowy, co chciałabym dzisiaj e, ruszyć bardzo, to to, że poprzez moje dzieciństwo ja sobie obrałam jakieś strategie doradzenia sobie z tym, co niepewne, z tym, co stresujące. Ty w swoim dzieciństwie i poprzez swoje doświadczenia obrałaś jakieś strategie. I tak naprawdę i moje strategie, i Twoje strategie pomogły nam przeżyć, chociaż były zupełnie inne. Tak. Więc to pierwsze pytanie, które chciałam zadać, i ten pierwszy temat, który chciałam, żebyśmy rozwinęły, to czym jest poczucie bezpieczeństwa w ciele według Ciebie? I jeśli będziesz chciała się podzielić, jakie to było dla Ciebie? Stracić poczucie bezpieczeństwa w ciele? Czym także Ci się to objawiało? Jak się z tym tematem masz dziś? Od razu może powiem, jaka reakcja się w moim ciele pojawiła. Mm -hmm. Tak, wplatajmy to, proszę. Tak, mówmy sobie. Tak, mówmy Bo to sobie. Niesamowite jest to, że. I to była bardzo przyjemna reakcja, dlatego że pojawiły się dreszcze, które przeszły mnie od policzków przez wewnętrzną stronę mojego ciała i dlaczego mówię, że to jest ciekawe dlatego, że to jest ta część ciała, którą która trochę nieustannie idzie teraz fala i tak. przepływ tutaj, cały czas ciekawe to jest, to jest niesamowite jak to ciało reaguje, pewnie gdybym miała tutaj włosy pewnie, znaczy na, na twarzy to byłaby gęsia skórka ze stojącymi włosami to są części mojego ciała, które są przypisane w pewnym stopniu do takiego organu, który nazywa się pęcherzyk żółciowy a to jest organ który jest u mnie w jakiejś słabości którym się ostatnio bardzo opiekuję i który chciałabym, żeby miał poczucie bezpieczeństwa. Mm -hmm. I teraz poczucie bezpieczeństwa. Dla mnie jest to spotkanie, inaczej, dla mnie jest to taki stan w ciele, w którym ty, a rozumiesz sygnały, które z Twojego ciała płyną, przyjmujesz te sygnały, przepuszczasz je przez ciało, integrujesz, nazywasz, robisz im przestrzeń. Otulasz je, opiekujesz się nimi. Tego jest bardzo dużo. Natomiast załóżmy, przychodzi do mnie jakaś emocja. I ja po pierwsze, nie rozumiem, co to jest za emocja. Tak. To może powodować brak poczucia bezpieczeństwa. To jest tak, jak idę gdzieś i nie wiem, co się dzieje. Brak poczucia bezpieczeństwa. Mamy tę emocję i nie rozumiemy jej, nie potrafimy w ogóle jej nazwać. Nasze ciało reaguje w określony sposób na każdą z emocji, i nagle nie rozumiemy reakcji naszego ciała. Więc że czujemy coś w ciele, to jeszcze jest reakcja. Na przykład trzęsiemy się i nie wiemy, co to jest. To powoduje jeszcze większą panikę, jeszcze większy stres, jeszcze bardziej się nakręcamy, więc to eskaluje. Kolejna rzecz jest taka, że nie wiemy, co mamy z tym zrobić, brakuje nam narzędzi, więc bardzo często panikujemy i są to właśnie te wszystkie ataki, takie, um, takie lękowe sprawy po prostu i te takie paniki, które mamy w ciele, one wynikają z braku poczucia bezpieczeństwa, braku kontaktu ze swoim ciałem. Więc nie nazywamy, nie rozumiemy, nie przepuszczamy, nie pozwalamy bardzo często też na to, żeby ta emocja mogła być przeżyta i żeby mogła przejść, tak. ciało przejść więc często stopujemy coś. I okej, okay, użyłam dosyć takiego mocnego tematu, jakim jest, albo takiej dużej emocji, jaką jest lęk i atak paniki, ale na przykład ból głowy. Przychodzi do nas ból głowy. Non stop cały czas. I my nie pozwalamy temu bólowi głowy dożyć, przyjść żeby coś nam przyniósł. Bo taki ból głowy często nas stopuje. Mówi, zatrzymaj się. Odpocznij, wyśpij się. Nie sieć tyle w komputerze na przykład, tak? Daj sobie chwilę. Ale nie. Nie mamy na to czasu, przestrzeni. Nie mamy na to zgody, nie rozumiemy tego, więc bierzemy to zatrzymanie w postaci tabletki. Tak. Czyli zatrzymujemy tak, ten symptom, symptom, który idzie z ciała, który o czymś nam mówi. Czyli ten język, czyli tak jakbyśmy zaklejali usta dziecku, albo tak. sobie. I ciało mówi, ja tu... Więc ono już przestaje. Mówi dalej, na przykład, ale ty je zatrzymujesz. Więc to jest takie otępianie przez tabletkę bardzo często naszego układu nerwowego, więc to idzie po całości i ma to już tam dalsze m, oczywiście konsekwencje albo przełożenie. Więc dla mnie poczucie bezpieczeństwa to jest po prostu rozumienie tego, co nasze ciało do nas mówi, przyjmowanie tego, transformowanie tego i. <laughs> Taki rad... No tak, radzenie sobie z tym, co do nas przychodzi. Tak wiesz, dużo tego jest, po prostu tak zaczęłam wymieniać. Tak, 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 tak. Bardzo ci dziękuję i mm, ja sobie myślę też, że poczucie bezpieczeństwa do tego takiego pięknego worka, który otworzyłaś, ja bym też do tego wrzuciła, mm, że buduję na tych zasobach i na tych brakach, które mam. Mm -hmm. Bo na przykład, podam przykład um, z... Sytuacji teraz, dosłownie jak to weszłyśmy i jak ja zaczęłam mówić o tym, że jesteś moją przyjaciółką. Tak. Ja przeszłam bardzo dużo różnych trudnych historii związanych z przyjaźniami. Więc słowo przyjaciel i w ogóle przyjaciel, przyjaciółka mhm. dla mojego układu nerwowego mają jakieś skojarzenia. Słowo przyjaciółka dla mojego układu nerwowego ma jakieś skojarzenie. Mhm. Więc jak ja powiedziałam, że jesteś moją przyjaciółką, to ja od razu poczułam falę gorąca, która przeszła przez moje ciało. I ja tworząc tą bezpieczną relację z ciałem, ja to od razu sobie nazwałam. Akurat nazwałam sobie to na głos, no bo jesteśmy też w takiej przestrzeni, rozmawiamy o tak. ciele, więc jakby jest tutaj na to miejsce. Mhm. I ja pozwoliłam na to, żeby to ciepło się rozeszło po moim ciele. Więc uaktywni uaktywnił mi się trochę ten układ um, nerwowy, układ współczulny. Tak bo gdzieś tam mnie zawołało coś z przeszłości, nie? Że ta przyjaźń... Uh, uh, uh. Tak, tak, tak. Uważność, czujność. Mhm. okej. Okay. Tylko, że kiedy my sobie pozwalamy, tak jak powiedziałaś dokładnie, nazwać, zostać przy tym, mhm. objąć to. I im częściej my jesteśmy przy swoich emocjach, im częściej my jesteśmy przy swoim czuciu, tym bardziej, można powiedzieć, użyję takiego słowa, w cudzysłów go wsadzę, że tym bardziej my sobie udowadniamy, że ja mogę czuć i ja no. przeżyję. Ja mogę czuć i mi nic nie grozi. Bo najbardziej nas te emocje i te fale czucia różnych rzeczy są dla nas najbardziej niebezpieczne wtedy, kiedy my próbujemy je skontrolować, no. zdusić, zamknąć, tak. wykastrować. Mhm. A to, co powiedziałaś a propos ciała że my tak często nie słuchamy tych sygnałów z ciała, boli nas głowa, bierzemy tabletkę, to to jest, mam takie wrażenie, w większości przypadków to, co my robimy generalnie z naszym ciałem, czyli czuję jakieś rozedrganie, ok, muszę to skontrolować. Mm. Ludzie nie mogą zobaczyć, że ja jestem rozedrgana. Tak. Czuję ból, czuję napięcie, no to się powyklinam albo powyklinam to miejsce napięte, wezmę jakąś tabletkę, pójdę spać, na pewno jutro przejdzie jem trzecią paczkę ciastek, zakleję se twarz i będę się obrażać jeszcze, ja że jestem, nie wiem, na przykład grubą świnią, nie? Zamiast zobaczyć, o co chodzi, że ja potrzebuję zjeść trzy paczki ciastek. Więc mam wrażenie, że my bardzo często w kontakcie z tym naszym ciałem my próbujemy coś skontrolować, zabić, zdusić, a każdy, kto miał kiedykolwiek atak paniki, czy stan lękowy, czy po prostu żyje w lęku, wie, że nie da się skontrolować lęku. Nie da się skontrolować mm. ataku paniki, nie da się skontrolować rozedrgania. Ba, im bardziej to próbujesz skontrolować, tym to bardziej zaczyna kontrolować ciebie. Więc myślę, że i to wiem ze swojego doświadczenia, że jedyne największe i najważniejsze, co my możemy dla siebie zrobić, żeby właśnie tworzyć dla swojego ciała tą bezpieczną przestrzeń, to po prostu być. Przy tym, co jest, i mhm. uwierzyć, że to, nawet to, co trudne w naszym ciele, co przepływa trudnego przez nasze ciało, nasze emocje, że to jest właściwe i że to jest po coś. Tak. I że to w ogóle jest. Tak. Bo wracając do Twojego pytania: czym dla mnie jest poczucie bezpieczeństwa w ciele? Dla mnie poczucie bezpieczeństwa jest to, że moje ciało żyje hmm. i ono gada do mnie nieustająco. Może nie cały czas, bo to ciało też ma, no nie <grym> potrzebuje coś rozgadać, <grym> chociaż jeżeli pomyślę o tym, ile mam organów w swoim ciele. I w medycynie chińskiej mówi się o tym, to takie moje odkrycie osobiste. Mówi, mówimy o tym, że mamy ciało, my z duszy. Jest też mental. No ale dobrze, mamy ciało fizyczne, energetyczne, mentalne, duchowe i ja też uważam, że każdy organ ma ciało, mm. ma umysł i ma swojego ducha. I o tym też w sumie mówi medycyna chińska. Trzustka czy śledziona, ma swoją formę, czy ma swoją formę, wątroba moja ukochana ma swoją formę, ma swoją emocję przypisaną, złość, kontrolę, kreację, ale ma też jakiegoś ducha. Duch wątroby to taki hun, taki Piękny grubasek, który się śmieje i trzęsie, i wątroba zadowolona, to taka, która się cieszy, która pozwala też na spontaniczność, a nie na kontrolę. I każdy z tych organów, się, one się komunikują ze sobą, one ze sobą gadają, tak. tworząc nasze ciało. Naprawdę, one się nie Ej, ej, słuchaj, trzeba więcej wyprodukować insuliny. Dobra, dobra, tutaj potrzebujemy tlenu, potrzebujemy tlenu, dawaj tlenu, dawaj puca, pracujcie. Więc te sygnały nieustająco tam płyną. I my, jak, jak zamkniemy oczy, to my tą komunikację jesteśmy w stanie usłyszeć na poziomie takich subtelnych wibracji. I to, co jest dla mnie poczuciem bezpieczeństwa, to to. Że nie przeraża mnie to, jak moje ciało do mnie mówi, i ja się nie boję tego, co to ciało mi mówi, bo to jest po prostu sygnał. On do mnie coś mówi. To tak, jakbym się bała tego, że mówi do mnie coś moje dziecko. Bardzo często tak jest, że boimy się usłyszeć od naszego dziecka jakieś zdanie, albo słyszymy jakieś zdanie, które jest takim zdaniem, włóżmy je w kategorię alarmowych, takie czerwone światło, na przykład dziecko ci powie, nie kocham cię. Boimy się często takie zdanie, a bo ty mi kiedyś na przykład, nie? Poczucie winy. To my też boimy się tych takich ostrych symptomów z naszego ciała. Więc my się boimy tego, nie chcemy już tego ataku paniki, przeraża nas ten atak paniki, no ale to jest jakieś zdanie. Bardzo często to, to zdanie jest takim ostatecznym zdaniem. Kurczę, stary, zauważ mnie, zobacz mnie. I moim poczuciem bezpieczeństwa jest to, że ja słyszę to ciało, tak. że ono do mnie gada codziennie. Jak mi na przykład coś tam pracuje w kichach, jak do mnie przychodzisz. Często tak było pamiętać? Tak, I Jak jej to znowu no ludzie. Tak. I ci, którzy nie wiedzą, ale już pewnie to wiecie z takich czy innych źródeł, ja jestem 7 lat po usunięciu całego jelita grubego, jestem od 7 lat blisko z Tomiczką i e, ja sama chodzę do Heleny, <grym> na shiatsu zen, które zresztą bardzo polecam. I bardzo często, jak ja właśnie chodzę do Heleny, jak chodziłam do Heleny, szczególnie na tych pierwszych wizytach, tak mój brzuch robił orkiestrę mimo mhm. tego. Nieważne, czy ja byłam najedzona, nienajedzona, nieważne w jakiej części dnia to było, bo byłam u Ciebie i rano, i popołudnie, mhm. i wieczorem. Mój brzuch opowiadał historię. Opowiadał historię operacji i tego, jak mu tam grzebali. Tak. I opowiadał historię bólu i smutku i wielu innych rzeczy i Helena wie najlepiej, co tam było i się tym wszystkim opiekowała. I o tym gadającym ciele, tak to nazwiemy, to tak. um, ja teraz kończę szkołę Gabora Gaboramate i my tam mamy bardzo dużo praktyk, i zawsze, w ogóle, całą taką um, strukturą jego metody, Compassionate Inquiry, jest właśnie cały czas symultanicznie badamy, co się dzieje na poziomie wglądu, mhm. um, co się dzieje na poziomie przekonań i co się dzieje na poziomie ciała. Mhm. I nie ma możliwości przeprowadzenia, tej sesji Compassionate Inquiry bez pytania o ciało. To jest jedno z pierwszych pytań, jakie zadajesz. Jeżeli myślisz o jakimś trudnym temacie w twoim życiu, przychodzisz pracować z, nie wiem, tym, że cię mąż odpalił, mhm. czy tym, że się pokłóciłaś z dzieckiem, czy tym, że yy, yy, nie wiem, koleżanka ci powiedziała jakieś przykre zdanie, albo że się dzisiaj poczułaś głupia. Wszystko jedno, z czym przychodzisz pracować. Pierwsze pytanie, jakie ma zadać terapeuta Compassionate Inquiry brzmi, co czujesz w swoim ciele? Kiedy o tym mówisz. Mhm. I to ciało jest tak pięknym kompasem, który prowadzi nas dokładnie, dokładnie do źródła traumy, do źródła tego, co dziś jako echo i czkawka odbija się dalej w naszym ciele. Mhm. I ja sobie tak myślę. Że wielu ludzi chciałoby stworzyć ze swoim ciałem relacje od nowa, relacje od zera w takim sensie, że my często chcemy być nowi, mm. skasować to zawodzące mm -hmm. ciało, które reaguje tą paniką i tym stanem lękowym i tą, tymi... Y tym smutkiem i tym żalem i tym takim, co ja nie mogę tego skontrolować, kurde, że ja bym chciała to ciało i tę te historię tego ciała wykasować hmm. i chciałabym powstać jako nowa ja. Często zresztą tak e, słyszymy chociażby na kampie jak kobieta, jak kobiety czasami przyjeżdżają i mówią, że no chcę być nowa, tak. nowa ja. I myślę, że to jest tak ważne, tak kluczowe, żeby zaznaczyć, że nie ma czegoś takiego jak nowa Ty. No, no po prostu tego mm. nie ma. Jesteś stara Ty ze zintegrowanymi tematami z przeszłości. Jesteś stary Ty ze zintegrowanymi tematami z przeszłości. I nasze ciała już nigdy nie będą ciałami sprzed konkretnych wydarzeń, sprzed konkretnych traum. Mm -hmm. Czasem nawet i to ja powiem za siebie, ponieważ u mnie było dużo stresu w życiu prenatalnym już. Zresztą chyba u ciebie mhm. też, nie? Tak. Więc można powiedzieć, że my nigdy nie poznamy swojego ciała sprzed stresującego tak. życia prenatalnego. Nasz układ nerwowy i architektura naszego mózgu powstała w takich okolicznościach. Mhm. I, i, I to jest pełne braków, i to jest pełne zasobów. I nigdy nie będzie. Mózgu, a nie układu nerwowego sprzed tych sytuacji. Tak. Wiesz, co to przynosi? Wzruszam się, wzruszam się. Wiesz, co tu przynosi? Wzruszam się. Taką wielką ulgę. Tak. Że to nie jest... musisz gonić tak. za tą mhm. naprawioną sobą. Tak. To jest taka ulga też. Wiesz, dla kogo, dla ciała, jak ty to zobaczysz, że ono nie jest jakieś złe. Tak. Że ono, że ono jest kompletne z tym, co przyszło i z tym, co nie przyszło. Tak. Po prostu jest takie teraz. To tak jakbyś chciała nagle stać się totalnie inną osobą łącznie, nie tylko z ciałem, ale też z całą tą to swoją tożsamością. To tak jakby nie było ciebie totalnie, nie miałabyś w tym momencie, to tak jakby wyzerować w ogóle ciebie, ze wszystkiego, bo my tak życzeniowo chcielibyśmy tylko z jednej rzeczy się wyzerować, ale ta jedna rzecz, jeżeli ona zniknie, to znika reszta. Domino. Domino, no nie ma takiej możliwości. Te ciało niesie tą historię i to wszystko, czego doświadczyłaś, i w, dzięki czemu jesteś teraz tutaj. I nawet jeżeli nie widzisz tego dzięki czemu tak. jesteś tutaj, to naprawdę dzięki temu tutaj jesteś. Ja, jak kiedyś pracowałam y, z pewnym panem, który miał bardzo dużo lęku w sobie. Y, wyszło, że tam potrzeba była pracy z czymś, i on jakby trochę się też zatrzymywał. Nie, dawał, nie miał odwagi, żeby pewne rzeczy zrobić i ja pamiętam, jak pracowałam z nim, jego ciało. Wiesz co, on podjął decyzję o zmianie. Natomiast w trakcie pracy ja się wzruszałam i on się wzruszał, bo przeze mnie przechodziło wzruszenie ciała, które powiedziało: w końcu zrozumiałeś, dlaczego byliśmy tobie potrzebni. Tak. Czemu ja jako lęk byłem tobie potrzebny w życiu, przed czym cię uchroniłem. Ty widziałaś tylko to, przed czym cię chowałem, czego nie osiągnąłeś dzięki mnie. Ale przed czymś, też, przed czymś też cię chroniłem. I to było takie, takie żegnaliśmy tę historię z taką wdzięcznością. Tak. Po prostu miał taką wdzięczność w sercu i to ciało tak wibrowało, że cały czas szły tam, tak. szła tam energia, cały czas. I to było niesamowite, żeby to móc było zobaczyć, bo wtedy pisze się coś nowego na kanwie tego już starego, takiego przeżytego w jakiś tam sposób. No, ale zawsze nić, wibracja tego gdzieś zostanie w nas, nie? Tam dalej. No, i to jest właśnie dokładnie o tym, co powiedziałaś. Powiedziałaś takie zdanie, że lęk, który uchronił, lęk, który uratował, lęk, który pozwolił przeżyć. I to jest miejsce, do którego my często nie dochodzimy, czyli odkrycie tych strategii przetrwania, które nam pozwoliły rzeczywiście przeżyć dzieciństwo, przeżyć traumę relacyjną, czy napięcie w domu, czy stres w domu, czy konkretne przeżycie trudne z dzieciństwa. Więc my najczęściej. Nie nazywamy sobie nigdy tych funkcji, które nam pozwoliły przetrwać i na poziomie zachowań, i nie nazywamy tego, co nam pozwoliło przetrwać często na poziomie ciała. Bo wrócę tutaj znów trochę do układu nerwowego: że nasz układ nerwowy ma trzy drogi trzy podstawowe drogi nasz autonomiczny układ nerwowy albo będziemy w walce, albo będziemy w ucieczce, albo będziemy w zamrożeniu. No i teraz podstawowe pytanie brzmi: czy dziecko może walczyć? Najczęściej no nie. Czy dziecko może uciec? Najczęściej nie. Więc zostaje trzecia droga zamrożenie. I wielu z nas tego doświadczyło takiego wewnętrznego struchlenia, wycofania, mm -hmm. bezsilności, bezradności wobec jakiejś sytuacji. I chciałam właśnie Ciebie zapytać, Helena, czy opowiedziałabyś o tym, w jakie Ty weszłaś, strategię? I w jakie twoje ciało weszło strategię, biorąc pod uwagę taki, a nie inny dom i takie, a nie inne środowisko, w którym dorastałaś? O, duże to jest pytanie i bardzo ważne. Bardzo. I tak myślałam sobie, że już. Emocjonalnie mnie to nie rusza. Co tam w ciele? <laughs> Jakie to były strategie przetrwania, ale rusza mnie znowu. Czuję ponownie takie. Tu, tu, tu. Mm. No, było trochę tych tak strategii na przetrwanie. Była taka strategia bycia chcianym na przykład hmm. i widzianym. Ponieważ moja mama miała depresję poporodową i mnie y, zostawiała w domu, ponieważ się bała mnie. I tego, co przyniosłam, ja wiem, co jej przyniosłam, i wiem, z czym się spotkała. Sama się spotkałam z tym samym, jako mama. I ta bezwarunkowa miłość była taka duża dziecka, więc to jest taki lęk, kiedy się wycofuje kobieta, kiedy czuje tą bezwarunkową miłość, kiedy sama uważa się nad naw. <laughs> więc moja mama mnie zostawiała, i już w szpitale, jak mnie w ogóle urodziła, to jeszcze wróćmy, powiedziała, że nie jestem jej dzieckiem, że mnie podmienili że to nie jestem im, że, że ona nie mogła urodzić takiego dziecka, tak wyglądającego. E, więc też mój wygląd, po tym jak to słyszałam, był tym, czego się wstydziłam. Więc była ta mm. strategia tego takiego, zauważcie mnie. I ta strategia polegała na tym, że ja rzucałam się często w oczy, w każdym środowisku, bo byłam gadatliwa, ruchliwa, bardzo często się łamałam i robiłam sobie krzywdę. To była moja strategia, żeby mnie wszyscy widzieli. Bo, jak miałam połamane którąś skończyn, a miałam tych złamań około dziewięciu w okresie podstawowym, różnych sytuacji, wbita klamka, wybity obojczyk, dużo tego było, to wtedy wszyscy nade mną stali. Ja nawet takie rzeczy robiłam, że podbijałam sobie temperaturę w termometrze, wyczaiłam jak to się robi. Jak chorowałam, to specjalnie nabijałam wyższą temperaturę, bo wtedy mama przynosiła mi herbatę, wtedy się mną zajęła, wtedy mi zmieniła kompres, ja wtedy byłam taka widziana. Więc moją strategią było uszkadzanie sobie, na przykład ciała i chorowanie. To była moja strategia udawane chorowanie, które finalnie przemieniło się w autoimmunologiczne chorowanie. No bo ciało usłyszało, cały czas było życzenie, choruj, 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 nie? Te słowo też ciągle rozbrzmiewało. Więc to była jedna z moich strategii. Drugą strategią było zamrożenie kobiecości. Mój dom był domem, gdzie była przemoc fizyczna i taka psychiczna. Więc ja stwierdziłam, że ja zamrażam kobiecość, bo moja mama w obliczu tej przemocy często nie dawała rady. Więc ja widziałam słabe kobiece. I okej, okay, jeżeli kobiecość nie daje tutaj rady. To ja wejdę w męskie. Miałam młodsze rodzeństwo, też się nimi zajmowałam, więc ja będę silnym mężczyzną. Silne męskie będzie u mnie. Tak. Więc te kobiece będzie zamrożone. I to była jedna też strategii, ze strategii. I tak ostatnio nad tym się dużo zastanawiałam, jak wychodziły pewne emocje z mojego ciała, które tam były. Też była taka strategia wstydu wstydu i niedowartościowania i umniejszania umniejszano mi, więc ja miałam tą strategię dowartościowywania sobie, więc ja na przykład postawiłam sobie za cel mieć dobre wykształcenie, jak największą ilość dyplomów osiągnąć, ale mimo tego i tak cały czas było niewystarczająco. Więc ja po prostu i lista dyplomów, które mam i listę kursów, które skończyłam jest przeogromna. Każda z innej Mańki, mówiąc też, bo szukałam swojej drogi cały czas, żeby zaimponować, żeby mnie ktoś zobaczył. Więc to też była jakaś strategia na przetrwanie w tym wszystkim. Żeby, bo ja siebie sama nie widziałam, oczywiście, ale też, żeby każdy inny mnie zauważył. To było tak. dla mnie ważniejsze niż ja sama. Hmm, tak sobie jeszcze myślę, żeby nazwać to strategią przetrwania, bo wiesz, że mi nikt nigdy tego pytania nie zadawał? Ja też się chyba nigdy na tym tak bardzo wąsko nie zastanawiałam. Tak. Jaką ja strategię przyjęłam? Opowiem Ci więcej nawet że jak my sobie nazywamy te nasze strategie przetrwania z dzieciństwa, to bardzo często się okazuje, że czasem połowa, a czasem wszystkie z nich niesiemy dalej do naszego życia dorosłego i realizujemy dalej w naszym życiu dorosłym. Tak. Też oczywiście, jakby im więcej ze sobą pracujemy. Tym bardziej jesteśmy w stanie z tych strategii przetrwania rezygnować, bo się poszerza poczucie bezpieczeństwa. Mhm. Czyli ja przeżyję już bez tych strategii przetrwania, bez tej kontroli, czy bez tego ratownictwa, czy bez em, tego naddawania ludziom, czy bez mhm. chorowania. Przeżyję bez tego. Tak. E, ale to jest właśnie ciekawe, że rzadko kto to nazywa sobie. Mhm. Już wiem. Ja całe życie o tym mówiłam, nie wiedząc, że to jest strategia, że ja będę bohaterem. Mhm. Ja marzyłam o tym, żeby być superbohaterką I marzyłam o tym, żeby pójść w świat i walczyć ze złem. Miałam taki nawet. Ja kiedyś fantazjowałam, kupowałam sobie bardzo dużo komiksów o superbohaterach. I to było, I uwielbiałam czytać, jak dobro wygrywa ze złem. Więc moja strategia to było bycie superbohaterem. Hmm. I takie miałam myśli. Łącznie z tym, to tutaj powiem, że kiedyś nawet chciałam zaadoptować masę dzieci z domu dziecka. Moja dziecka, moja mama była w domu dziecka, więc to też i moja. Babcia była w domu dziecka, czyli jej mama, więc to była taka myśl, że ja zaadoptuję z domu dziecka dzieci, żeby się nimi zająć. To było takie, że ja się zajmę tą moją mamą i moją babcią, tak. nią tuloną, przez inne dzieci. Dokładnie, tak. Więc bohater, i który niesie na sobie wszystko. I też jeszcze klaun, Jezus, ile ja miałam tych po prostu strategii. Co nie, to jest do wyboru do koloru. Obśmiewania, zaśmiewania, rozśmieszania. Na przykład opowiem ci taką historię z mojego dzieciństwa. Kiedyś byłam bardzo dumna z tego. Dzisiaj myślę sobie, hmm, jakbym tą helenkę przytuliła. Jak miałam. Hmm, półtora, rodzice mi bardzo często opowiadali, że ja byłam bardzo samodzielna. Jak miałam półtora roku, hmm, to już nadwcześnie dużo oczywiście spałam w swoim łóżeczku. Rodzi bardzo szybko zaczęłam chodzić yy, i siedziałam w szkół na nocniku. I rodzice wyciągali mi szczebelek yy, z łóżeczka, żebym mogła sobie sama chodzić do łazienki w nocy i ich nie budzić. I któregoś dnia jeszcze wtedy mojego brata nie było na świecie, więc nie mogła mieć dwóch lat. Rodzice usłyszeli jakieś tupanie w nocy, które jej zbudziło. I tata zastanawiał się, co tak tupie, jak jesz. To było tupanie bosych stópek o podłogę. I tata nie wiedział jeszcze, nie mógł zlokalizować źródła tego stukania i tupania, więc poszedł do łazienki, bo stamtąd dochodził hałas. I to było w nocy, otworzył drzwi i zapalił światło w nocy. No wiemy, co robimy, kiedy zapala ktoś światło nam w nocy, mrużymy oczy. Jezu, skaś to, skaś to. to, jest taka reakcja, ochowamy się, nie, żeby zakryć te oczy. A ja miałam uśmiech na twarzy, uśmiechnięta byłam i taka szczęśliwa. I tata mówi, no taka była nasza córka, samodzielna. Tak sobie dawała radę. Mając półtora roku chodziła sama do łazienki robić siusiu w nocy. I nie raziła ją światło. I nie raziła ją światło. I zawsze była uśmiechnięta. Nieważne, co się działo. Więc ja sobie po czasie zobaczyłam, jak już miałam swoje dzieci, to jest niemożliwe. To nie jest normalne. To nie jest naturalne. Tak nie robi dziecko. Co to w ogóle było? Jakie to było, wiesz, bohaterstwo. Jak ja wzięłam to na swoje też ramiona. ja byłam siłaczem. Więc siłaczka, bohaterka, zamrożona kobieta. Funkcja oh, mężczyzny. Dokładnie. Połamana ciągle. Tyle się działo przecież. I wtedy wszyscy na mnie patrzeli. Wtedy wszyscy mnie widzieli. Wtedy wszyscy mnie interesowali i kochali. Dużo było tych strategii. Tak jak opowiadasz Helena, to ty byłeś bardziej jako dziecko w, w, w walczeniu? w ratowniku, bohater, czyli to jest wszystko takie w aktywności. Tak. Klaun, śmiech, głośna, to jest wszystko w aktywności, tak. nie? No to ja miałam drugą skrajność i o tym właśnie rozmawiałyśmy tych mm -hmm. kilka ładnych tygodni temu, kiedy zdecydowałyśmy, że będziemy nagrywać razem ten odcinek. Ja byłam w kompletnie drugiej skrajności, czyli ja byłam wycofam się, zamrożę się, nie ma mnie. Więc ja byłam bardzo wycofana. Ja się tak naprawdę czułam przejmowana jako dziecko e, wtedy, kiedy występowałam. <grym 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 tak, więc ja byłam na wszystkich konkursach piosenki angielskiej, piosenki polskiej, piosenki patriotycznej. Wiesz, w przedszkolu brałam udział <grym> we wszystkich teatrzykach, rodzicom pisałam razem z moją siostrą sztuki, które wystawiałyśmy w dużym pokoju, i miałyśmy oklaski wtedy. Wtedy rodzice siadali na kanapie. To jeszcze było przed ich rozejściem, rozwodem. Rodzice razem siadali na kanapie. Czasami jeszcze to były i inne wujkowie, inni cio inne ciotki mhm. e, też ze środowiska aktorskiego. I ja i moja siostra Zosia wystawiałyśmy sztuki w wieku 5, 6, 7, 8 lat. I ja się wtedy czułam widziana. Drugie miejsce, kiedy czułam się widziana, to była choroba oczywiście. I um, ponieważ nasi rodzice się rozwiedli, kiedy ja miałam e, 7 lat, Zosia miała 8 lat, i mama e, miała duży problem ze znalezieniem pracy, u nas było trudno na polu finansowym w domu, i często było tak, że mama wyjeżdżała, i na ten czas przyjeżdżał jej tata, czyli nasz dziadek z dzisiaj. Mm -hmm. Ten dziadek Dziś, <grym> który jest bardzo ciepłym i bardzo też osobą, która bardzo dużo przeszła. On był na Syberii, w trakcie II wojny światowej był wywieziony i przeżył i wrócił. I on ma blisko 96, 97 lat i jest po prostu ciepły, jest witalny, jest um, niesamowitą osobą. No i dziadziuś dzisiaj przyjeżdżał do naszego domu pilnować nas. Czasami. Czasami było tak, że zostawałyśmy na tydzień same na przykład, ze stówą na stoliku, a czasami było tak, że na takie dłuższe wyjazdy, jak mama wyjeżdżała na przykład na cały miesiąc, e, próbować e, mieć próby do sztuki teatralnej na przykład w Krakowie, czy w Legnicy, czy we Wrocławiu, to wtedy dziadek przyjeżdżał na cały miesiąc. I my z Zosią, moją siostrą, symulowałyśmy choroby, a wtedy dziadzio nam chodził po słodycze do pobliskiego sklepu o nazwie K&M mm. -i, mm -hmm. i myśmy mówiły dziadkowi, że ma nam kupić princesę, kinder bueno, principolo i chipsy, i seven daysy i wszystko, wszystko, wszystko. A dziadzio, dzisio chodził, kupował nam i my symulowałyśmy chorobę, na przykład trwającą 4 dni, trwającą 5 dni. Leżałyśmy w łóżku i po prostu jadłyśmy słodycze. Co, jak... Ja mogę powiedzieć z pracy ustawień systemowych, zresztą w Twojej pracy jest chyba symbolika tak. podobna, że słodkie to mama. To mama. Mhm. Czyli tak naprawdę mama wyjeżdżała, dziewczynki symulowały chorobę mhm. i próbowały się najeść nieobecną mamą tak. poprzez słodkie jedzenie. Więc tak też szukałyśmy uwagi i tak też gdzieś się dokarmiałyśmy miłością. To jedzenie było. Ja. Mm... Jadłam dużo słodyczy w pewnym momencie swojego życia. Eee, zawsze miałam taki smak na słodkie. Ja byłam bardzo, bardzo głodna mamy. Bardzo głodna mamy. Przez tą wczesną separację, przez którą przeszłam z nią. I moją strategią właśnie, żeby być widzianą, było występowanie albo chorowanie, później też wrzodziejąc zapalenie lita grubego, ale generalnie moją strategią główną to było bycie podlinikę, mhm. bycie grzeczną, bycie taką, jakiej mnie się wydaje, że inni mnie chcą. Czyli ja niuchałam, czytałam, rozczytywałam, jaka powinnam być w pomieszczeniu, żeby temu było miło, tej było miło, żeby nie było nieprzyjemnej atmosfery, rozczytywałam co robić między mamą a tatą, żeby oni się lepiej dogadywali i ja po prostu wszystkie te podpunkty, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Marianka, jaka ma być, taka będzie, więc ja byłam cicha, ja byłam miła, ja... Mm, Często jak rozmawiałam z moim tatą przez to, że mój tata był nieobecny i gdzieś taki był mi obcy, też dla mojego ciała był obcy, to ja bardzo często w telefonie z nim um, mówiłam po pierwsze podwyższonym głosem, jak rozmawialiśmy mhm. przez telefon, a po drugie takie po prostu bardzo nienaturalne tata o coś pytał, a ja tak, 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 tak tato, tak, mhm. tak. I któregoś dnia moja siostra Zosia zapytała się mnie, co ty kurwa odpierdalasz. Co ty odpierdalasz przez ten telefon? I ja mówię, Ale o co ci chodzi? Dzi, 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 nie? A się mówi, Dlaczego ty potakujesz jak pies? Mm -hmm. O, teraz czuję ciepło w klatce piersiowej. Mm, pies to lojalność. Nieprzypadkowy słynny Tak. I, i takie, i, i ja to miałam takie. Ja to miałam zdecydowanie bardziej w dopasowywaniu się, w chorowaniu, ale i w wycofywaniu się kompletnym. Było kilka takich momentów w moim życiu, które tym bardziej jeszcze umocniły mnie w strategii wycofania się. Bo na przykład ten moment, kiedy ja byłam mobbingowana w szkole, gdzie ja szłam do szkoły jak na wojnę. Ja nie wiedziałam, od kogo dzisiaj dostanę z bara, kto dzisiaj mnie będzie popychał, a kto dzisiaj się będzie ze mnie śmiał na korytarzu, a jaka plotka na mój temat dzisiaj pójdzie w szkole. Więc ja pamiętam, jak ja wtedy sobie sama obcięłam włosy, zaczęłam chodzić w dużych t-shirtach, któregoś dnia wróciłam do domu i zaczęłam takim czarnym mazakiem baz grać. Po e, bazgryć po kartce, i mama się zapytała: Co się dzieje? Ja mówię: Nic, nic. Znowu te tak, tak, tak. nic, nic. E, więc bardzo dużo takiego zamknięcia, wstydu, e, no, zamrożenia właściwie, wycofania, bezsilności, bezradności. Nie miałam e, wsparcia w tamtym czasie znikąd, nie dlatego, że moja mama nie próbowała, ale dlatego, że ona była totalnie zachukiwana przez tak to nazwijmy rodziców sprawców, nie? Mhm. Więc dla mnie najbezpieczniejszym wtedy było po prostu być niewidzialną. Może wtedy mnie nie będą obgadywać, może wtedy mnie nie będą popychać, może wtedy mnie nie będą zamykać w kiblu, być niewidzialną. I pamiętam któregoś dnia, i mówię to nie bez przyczyny, bo chcę się do czegoś odnieść, któregoś dnia, jak wyszłam ze szkoły, to pod szkołą czekała na mnie, czekał na mnie okrąg ludzi. Właśnie tych mobingujących mnie. I ja zostałam okrążona. Teraz się dzieje w moim ciele, tak, teraz czuję. Szybkie bicie serca czuję przede wszystkim teraz. I ja zostałam otoczona, także nie mogłam wyjść. Gdzie się nie odwróciłam, tam był człowiek. I ci ludzie. Ta młodzież zaczęła na mnie coraz bardziej napierać, i ja nie miałam gdzie uciec. To było doznanie klaustrofobiczne, to było doznanie pełne zagrożenia i to było takie wrażenie, że zaraz umrę. No, zaraz mnie tu zabiją, bo jeden zacznie mnie bić, dołącz się do tego, drugi, czwarty, siódmy, i zaraz mnie tu zabiją. Wtedy bohaterska, a propos bohaterstwa. Wkroczyła moja siostra, która wybiegła ze szkoły, przedarła się przez tych ludzi, szarpnęła mnie za rękę i mnie pociągnęła. Mm. I tak się ta historia skończyła. Później ja z nią pobiegłam do domu, no i ja płakałam. W drodze do domu i później już w domu. I teraz jesteśmy x, z lat później na jednym z warsztatów, które prowadziłam mm -hmm. z tobą. Tak. Gdzie ja zawsze proszę kobiety, żeby usiadły w rozsypce. Tak. A one ten jeden jedyny raz mi w służbie mm -hmm. usiadły w zamkniętym kręgu. I ty widziałaś, co się ze mną stało. Tak. Poczułam to od razu. Była część mnie, która była z powrotem tam. Tak. Wzruszam się też, wiesz, bo dla mnie to jest bardzo duża wrażliwość móc to pokazać, na przykład tak, jak to mogłam pokazać tobie. Że we mnie są takie ludzkie kawałeczki, tak. takie, które cały czas potrzebują zaopiekowania, tak. I ty widziałaś, jak ja się zaczęłam wycofywać, jak tak, tak. nie byłam w stanie rozpocząć tak. w ogóle warsztatu, tak naprawdę. Że miałam sucho w buzi, mhm. mokre spocone ręce. Potem cię złapałam też za rękę. Potrzebowałam chwilę czasu. I to jest ta wysoka mądrość naszego ciała. Że to nie jest tak, że... Bo ja mogłam tam. Kurwa, co ze mną nie tak? Jezus Maryja! A nagle ja miałam przed oczami dokładnie tamtą sytuację. I to, że pracuję z ciałem. To, że znam swoją historię, to, że znam swój układ nerwowy, to, że wiem, co się dzieje, spowodowało, że za chwilę byłam w stanie i byliśmy w stanie zacząć warsztat. Tak. Po kilku chwilach. Mhm. Ale mówię to dlatego, że dokładnie takie rzeczy nas odpalają. Jeżeli na przykład zostałaś pogryziona przez psa jako dziecko, nie? To być może na widok psa w życiu dorosłym będziesz się zalewać potem. A być może, jeżeli byłaś pogryziona na przykład na piaskowej dróżce, to piaskowa dróżka będzie cię odpalać. A być może, jeżeli byłaś pogryziona akurat w lato, to akurat lato będzie cię odpalać. Ile razy kobiety na warsztatach do mnie mówią, na przykład, poroniłam na jesień, co jesień mam depresję, co jesień mi się nie chce wstawać, co jesień moje ciało mówi do mnie nie. Dlaczego? Jeżeli na przykład twój tata zawsze o dziewiętnastej wracał z pracy, zawsze za ferą, to godzina dziewiętnasta będzie cię odpalać na przykład. U mnie to była siedemnasta. Jak nie było go o siedemnastej, to już wiedziałam w jakim stanie wróci. Już wiedziałam. I od siedemnastej już była wibracja. Tak. Jak się dzisiaj masz z siedemnastą? Teraz już mam się okay. ok, ale kiedyś przez długi czas? Tak, kurde. Siedemnasta. Tak. To jest taka godzina, dla mnie była zero. Tak. Jak go do tej godziny nie było, to już też było nerwowe zerkanie. Mamy. Może się spakujemy? Uciekniemy do cioci. Tam będziemy spać. I często tak było, że jechaliśmy i potem rano wracaliśmy do domu, przed szkołą jeszcze. Natomiast to, co Ty teraz powiedziałaś, dwie rzeczy mi przyszły. Pierwsza taka, że Ty byłaś niewidziana, mm -hmm. chciałaś być niewidziana, bo mm -hmm. Cię ktoś popychał, szturchał. Tak. A ja byłam widziana, i też mnie popychali i szturchali. Tak. Ten sam efekt. Tak. Dlaczego? Bo ani Ty, ani ja nie czułyśmy się bezpiecznie w ciele. Tak. W tym miejscu, gdzie jesteśmy. Tak. I wtedy inni, w, w polu się tworzy to, że Ty nie czujesz się bezpieczna ani pewna. I ty jesteś tą, którą zaczepiają? Oczywiście, że tak. Bo ktoś mówi, dlaczego ja?' Oczywiście. Dlaczego że ciągle tak. ja? Co takiego we mnie jest? No jest to właśnie. Mm. Niesiesz tą niepewność. Na jednym z wykładów Kabora te właśnie była kobieta, która przytaczała hmm, swoją pracę terapeutyczną. I ona akurat pracowała z hmm, pedofilami. I ona powiedziała, że wszyscy pedofile, z którymi ona pracowała, powtarzali zawsze jedno i to samo zdanie: że oni dokładnie wiedzieli, do którego dziecka podejdą. To jest bardzo mocne, co ja mówię teraz. No, ona tak powiedziała. Powiedziała, mhm. że oni dokładnie wiedzieli, do którego dziecka podejdą, bo wiedzieli mhm. z pola informacyjnego, z pola nieświadomego, które dziecko nie jest chronione przez rodziców. Tak. I na tej samej zasadzie dzieci w szkole są mobbingowane, na tej samej zasadzie dzieci w szkole są szkalowane. Tak. Bo z pola nieświadomego my dokładnie czujemy, do kogo my sobie możemy pozwolić i na ile. I wracając jeszcze chwilę wstecz do tego, co mówiłam a propos tego układu nerwowego, tego poczucia bezpieczeństwa, braku poczucia bezpieczeństwa, to jest, to nie jest tak że te kawałeczki nie będą wracać. Nieważne, ile pracy ze sobą byś nie zrobił i nie zrobiła. Gdzie ja wiem, ja biorę odpowiedzialność za to, że mój proces jest bardzo rozbudowany. Też wieloma nurtami, wieloma modalnościami, praca ym, z ciałem i psychoterapia i superwizje. Jakby ja, ja wiem, że ja robię dużo, że ja robię dość. Ale to nie znaczy, że mnie nie będzie wracało. Mhm. Bo Ciało się rozluźni, na przykład w sytuacji okręgu zamkniętego dla mnie, ciało, moje ciało w, w sytuacji zamkniętego okręgu dla mnie się rozluźni, wtedy kiedy będzie gotowe. Mhm. Wtedy kiedy złapie dość bezpiecznych doświadczeń z zamkniętym kręgiem i w końcu będzie być może gotowe, żeby to puścić. I tak samo jest z przekonaniami też, które w nas pracują. Bo jeżeli jakieś przekonanie, na przykład, jestem niepotrzebna, jestem niepotrzebna, lepiej gdyby mnie tu nie było, jestem nie do pokochania, jeżeli to przekonanie, patrzę na twoją historię, patrzę na swoją historię, jeżeli takie przekonanie zrodziło się w nas naj, 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 najwcześniej w naszym życiu, Życie prenatalne, niemowlęctwo, wczesne dzieciństwo. A więc to przekonanie jest zapisane na takich najstarszych gałęziach układu nerwowego. To to przekonanie będzie wracało. Nawet jeśli będziesz z nim pracował i pracowała w swoim życiu dorosłym, to jeżeli Twoim prymarnym, pierwotnym przekonaniem o sobie na przykład było, lepiej, żeby mnie tu nie było albo. Nigdy nie będę dość. To raz na czas ten głos, nigdy nie będziesz dość, nigdy nie będziesz dość, ten głosik będzie się w Twoim życiu pojawiał. I im więcej w tym temacie ze sobą pracujemy, tym szybciej jesteśmy w stanie rozpoznawać: A, okej, okay, to Ty, stary głosie. Znam Cię, znam Cię, tyle lat mi pomagałeś i pozwoliłeś mi przetrwać, i służyłeś mi dobrze w dzieciństwie. Dzięki Tobie byłam bezpieczna. Bo, jak myślałam, że nigdy nie będę dość, to się bardziej starałam. A wtedy byłam choć odrobinę bardziej przyjmowana w domu rodzinnym, na przykład, kiedy się starałam. Samo biczując się tym przekonaniem, nigdy nie będę dość, właśnie to była moja motywacja. To jeżeli my słyszymy w sobie ten głos tego starego przekonania, to my możemy zobaczyć: ok, cześć, stary kolego, znam cię. Ale już nie będę ci wierzyć. Hmm. Już nie będę ci wierzyć. Bo te stare strategie przetrwania, one nas będą kusić. Ja to zawsze porównuję do setki, która stoi na stole. Hmm. I te seteczki będą kusić. Mi na przykład bardzo pomogła przetrwać autoagresja. I ja mówię, autoagresja szeroko pojęta. Zaczynając od jasne, że dziąd ilte grubego, oczywiście, ale i anoreksja, niejedzenie, mhm. i bicie pięścią w ścianę, i obcinanie sobie włosów tępymi nożyczkami. Mi to pomogło przetrwać, to mi przynosiło ulgę, kiedy byłam dzieckiem. I czasem ta seteczka na stole się pojawia i krzyczy Mania. Mhm. W sytuacjach kryzysowych mania, chodź tu. Chodź tu do nas. Weź sobie tę seteczkę, to ci przyniesie ulgę. Ale ja już widzę to. I ja mówię. Nie dziękuję. Ja to nazywam traumą, która wpada na herbatkę. To <laughs> jest <laughs> to ja, stara trałęka. Trałęka. Trałęka wpadła na herbatkę. Jestem ciepła, bezpieczna, znasz mnie. Znasz tak. mnie. To ja, Twoja trałemka Chodź. Tak. Nie? To jest taka. To jest duże, co powiem, ale trochę tak jak taka mama. Przecież Opiekowała się. Opiekowałam się Tobą, nie? Tyle Ci dałam. Mówiłam, nie wychylaj się. Chciałam Cię się temu zająć. Chciałam, żebyś była bezpieczna. Po co się wychylałaś? Po co Ci to było. Nie, Ja pamiętam taką scenę z mojego życia, jak <laughs> miałam takie rodzeństwo na osiedlu. Przepiękni ludzie, tacy, ze swojej fizjonomii, przepiękni byli. No i ja, gdzie nie było za dużo pieniędzy kiedyś, jak byłam dzieckiem, nie mieliśmy pieniędzy. nas była trójka. No i mój tata, który wracał, jak wracał i całe osiedle to widziało. Ja się tego zawsze bardzo wstydziłam. I pamiętam, kiedy złamałam sobie rękę i dzieci wymyśliły taką grę, że uciekało przede mną, całe podwórko przede mną uciekało. I kiedyś schowali się do klatki, te klatki już miały domofona, ale udało mi się tam wejść. I zrobili taką zabawę, że będą się popychały na mnie, będą wpadały na mnie, będą się wzajemnie popychały, żeby wpaść na mnie. Okej. Okay. I ten, kto mnie dotnie, będzie trendowaty. Bo ja jestem trendowata. I to było takie, że ja stałam w takim zamrożeniu, patrząc na nich. I ja w ogóle takie miałam, ja doświadczałam tego bardzo często jako dziecko, że ja wychodziłam ze swojego ciała. To było tak duże dla mnie, że ja wychodziłam z tego ciała, obserwując to, co się dzieje, bo to było niepojęte dla mnie w takim, że w w tak po prostu, jako dla dziecka, tak też społecznie i w takim odczuciu, jak to jest możliwe, że ktoś tak może się zachowywać tak. więc ja w tych sytuacjach takich graniczny wychodziłam z ciała w obserwacji żeby być, żeby przetrwać i oni po prostu popychali mnie i ta sama kilka dni też później było tak, że ja nie nauczyłam się jeździć na rowerze i mój brat potem dostał na rower, rower na komunie. i oni powiedzieli, no pokaż, jak jeździsz na rowerze no i ja tłumaczyłam, że miałam niedawno złamaną rękę, z mi gips, nie mogę teraz jeździć I oni, to jest nieprawda ja się zapierałam, że ja naprawdę bym mieć na tym rowerze. Ja się tak wstydziłam. To było takie kolejne moje wstyd. Nie wychylaj się. I że i tak każdy zobaczy, że jesteś niewystarczająca. Tak. I to później w życiu tyle razy do mnie wracało. Wstyd. Po prostu wstyd. To chyba było moje drugie imię. Więc wstyd często wracał i haczył. Często haczył przy dzieciach. Tak. Twoich Wstyd. Dzieciach. wstyd. Moich dzieci. Że się wstydziłam tego, jak się zachowałam. Poczucie winy i wstydu la la. Uh -huh. Jakie to były haczyki, jakie to są kotwice. Uh -huh. Uh -huh. I one przez długi czas były takie palące, że jak przychodziły, to właśnie ten gorąc był, paliły policzki, miałam bardzo często czerwone policzki. Taka się robiłam od razu blasz, nie? Czerwona cała, ze wstydu. I znałam ten palący wstyd. Jak mnie wywoływali, to ja nie wiedziałam nigdy po co. Nie? że Orzechowska, już teraz Orzechowska, Kiedyś było panieńskie nazwisko. <noise> Orzechowska nie, ale panieńskie nazwisko zawsze mnie wywoływali i pamiętam taki wstyd, który był na policzkach, że mnie wywołują. Ciekawe po co. Coś chcą wyciągnąć. Tak. Czego się wstydzę. Teraz już tego nie ma. Teraz to już minęło. Teraz jak czasami wstyd przychodzi, to ja mówię, jesteś. Znamy się. Znamy się, tak. Tak. Czego tu szukasz? Tak. Co tam jeszcze? Ham rozbrzmiewa. W tych komórkach. Tak. Chodź, przytulimy to. I to jest tak naprawdę, że naprawdę jest tak, że to nie mija. Tylko to jest coraz subtelniejsze. Tak. Coraz subtelniejsze, ale na to składa się trochę nasze DNA. To tak jak powiedziałeś, że nie, nie może to zniknąć, dlatego że to jest DNA nasze. Tak. To jest nasze DNA. I to potem wracało w tych historiach, bo ja już też jako dziecko będąc w brzuchu. Miałam być abortowana, był taki pomysł, były takie naciski. Ale myślę, że to życie wygrało i to potem wracało do mnie. Wracało do mnie. Pukało, Uśmiecham się, ale życie wygrało. Uśmiecham się, bo to jest dla mnie niesamowite. I ludzie mi i, i po prostu ludzie mówcie, że nie istnieje coś więcej. Że nie istnieje coś poza świadomością. Kiedy ludzie się na przykład tak dobierają do przyjaźni i do koleżeństwa, gdzie te historie są bardzo podobne, albo one się uzupełniają, że jedna osoba ma coś, czego druga nie ma, druga osoba ma coś, czego ta pierwsza nie ma i sobie mogą to dać nawzajem mhm. i sobie to też pokazać, bo. To, co ty mi pokazujesz, Heleno, to jest właśnie rodzaj beztroski. Ja znam trud, znam cierpienie. W czasie choroby był taki czas, że nawet się lubiłam w nim trochę wykąpać. I dopiero wybór właściwych nurtów terapeutycznych mi pozwolił się nie kąpać. A raczej mi powiedział, nie będziesz się kąpać. <noise> Jeżeli chcesz pracować <noise> tak. takim nurtem terapeutycznym, taką modalnością, to tutaj się nie kąpiemy w cierpiezu. Nie będziesz tak, jakby tak kąpiel, to tak. w takim złotym choroby, nie? Tak, tak, dokładnie. Płasz zakładałaś choroby. A ty pokazujesz beztroskę. Ty pokazujesz, że można wejść do pomieszczenia, rzucić jakiś żart i że to może być lekkie. Pamiętam, jak jechałyśmy na warsztat jeden razem i Byliśmy na stacji benzynowej i kupowałyśmy wodę. Tak. I... I. Ja taka, proszę bardzo, kulturalna tutaj dzień dobry, kupuję wodę. Zapamiętam to słowo. A ty coś znaczyłaś? A co tam ta woda? Dobrem smaku? A po ile tutaj będę? A to ja kartę zapłacę? A czy wie pan, że tam dużo i zagadujesz, tak. nie? I to jest takie. Ja ostatnio byłam właśnie w kawiarni z Miłoszem, moim mężem, Ignacym, naszym synem i był tam taki chłopak, <głos> bo <głos> Ignacy wchodził i wychodził z tej kawiarni, mm -hmm. a jak Miłosz mu mówił, że synuś, nie będziesz tak cały czas wchodził i wychodził, to on zaczynał płakać, tak. nie? No i ja tak siedzę, patrzę, czy wesprzeć Miłosza, czy on sobie tam radzi i ten chłopak, który był też w tej kawiarni, mówi do mnie, a syn płacze. No też tak mam, jak muszę wyjść z domu. I ja tak patrzę na tego gościa, no i tam się śmieję, do niego nie, mm, ale mam coś takiego, kurde, odpowiadać, nie odpowiadać, mhm. odpowiadać w takich sytuacjach, czyli to moje nieprzyzwyczajenie tak. do otwartości takiej międzyludzkiej. Mhm. Tutaj se gada, nie? No więc ja tam uśmiechnęłam, ha, ha, ha hi, 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 I potem przyjechałam do studia nagrywać podcast i ja mówię do Oli, naszej content creatorki. Mówię do niej, wiesz, dzisiaj byłam w kawiarni, pamiętasz to, Ola? Ola kiwa głową. Wiesz, dzisiaj byłam w kawiarni i chłopak, taki chłopak był tak otwarty. Najpierw do mnie zagadał, potem jeszcze życzył e, wszystkiego dobrego i miłego dnia i pyszna kawa i keep going like this z tą kawą, nie? Mm -hmm, tak. Do tych baristek, których nie znał. I ja mówię do Oli, kurczę, jak ci ludzie to robią? I ty jesteś taką inspiracją. Ty mi pokazujesz taki kawałeczek, do którego ja jeszcze w taki sposób nie mam dostępu, że można rzucić żart i nawet jak ten żart jest no, nietrafiony tak, że nikt się nie zaśmieje, no to i tak jest fajnie mhm. w sumie, nie? Bo się zaśmieje z niego sama. Bo się zaśmieje z niego sama. Więc to jest taki kawałek, który ty mi przedstawiasz. Tak. tak. I to jest to Marianna akcja. Moja akcja. Ja to przekułam w zasób. Tak. Moją akcję. To tak jak ja moje występowanie Ty przekułam w zasób. Tak. Bo to już nie, nie płynie tak jak płynęło za dzieciaka mhm. z potrzeby poklasku. Tylko to płynie z chęci dania tego, czego mam w naddatku w sobie. Tak. I nieważne jak ludzie to przyjmą. Bo są ludzie, którzy bardzo <noise> głośno krytykują moją pracę. Mhm. Ale ja wiem, z jakiego miejsca to robię. Mm -hmm. I ja wiem, co ja daję ludziom. Tak. I to jest mój zasób, którym się dzielę chętnie. I kocham to, jak ty się śmiejesz z moich żartów. Bo <noise> ty się śmiejesz całą sobą w tym. Tak. To jest takie żywe. Tak. Tak żywo reagujesz. Tak. I sobie na wiele tematów rozmawiamy. I to jest, wiesz co, to jest, jestem pewna, nie, wydaje mi się, jestem przekonana, że nasze ciała też, bo to nie tylko chodzi o pole, to nie chodzi tylko o porozumienie na poziomie emocji. Chodzi no, też no, o nasze układy nerwowe, nasze ciała. Dokładnie tak. One są w pięknym dialogu. Tak, to nasze ciała rezonują. My kiedyś o tym rozmawialiśmy. Pamiętasz, że jest taka wibracja czasami w pewnych osobach, tak. do których nam jest daleko się przytulić. Nie rozumiemy tego, przecież ledwo co tą osobę poznaliśmy. Ale może ta wibracja przypomina ci wibracje twojej mamy? Tak. albo twojego taty, jakiegoś zagrożenia, może czegoś. Z może jakimś kawałeczkiem, jest. który masz jeszcze nie dotknięty. Dokładnie tak. tak. Dokładnie tak. I ty po prostu nie jesteś stanie się do tej sobie przed, jakoś tak przed ulicę swobodą. Tak. I tak myślę sobie, że my mamy tak wspólnego, ostatnio też wyszło nawet, że kawałek resekcja jelita. Tak. A ja miałam... Słuchajcie, kochani, ja się dowiedziałam, że Helena miała resekcję jelita. Witamy w rodzinie bez całych lub kawałka jelitowców. <słuch> nasze brzuszki mogą się przytulić tak. tak, to tak jest i wiesz, i one ze sobą, ja jestem przekonana że jeżeli nasza energia wychodzi spoza naszego ciała jest przed nami, tak to ciało jest tylko fizyczną formą, ale nasza energia idzie dalej. Tak. I jest Wiesz? w niej cała informacja Dokładnie nas zawarta. Dokładnie tak. No to przecież my się spotykamy. Oczywiście, że tak. My wiemy, gdzie idziemy. Przecież jak się poznałyśmy, to ja nie wiedziałam, że ty masz reseksję jelita. Ja nie wiedziałam, że ty miałaś zagrożenie aborcyjne. Ja nie wiedziałam, że ty e, miałaś anoreksję. Tak. Laska. <laughs> Powiedziałam, że ja a, to, Wszystko to miałam opisane na czole, jak taki neon. Tak. Te nasze ciała się po prostu porozumiały. porozumiewały Dokładnie. I dalej Dokładnie. się porozumiewają. Przecież to, że ja miałam, to, że ja widziałam, co się z tą dzieje. Doświadczenie, doświadczenie moje, które obserwuję, ale które ciała, już widzę pewne rzeczy. Ale to ja wyczuwałam w polu. Tak. Ja to wyczuwałam. Już moje uszy słyszały to, jak ty mówisz. Tak. W jaki sposób budujesz zdanie? Tak. Jak ci głos drży. Zmieniony ton, tak. zmieniony to. cieplejsza głos. byłaś w ogóle. Tak. Od ciebie ciepło szło. Tak. Więc ja już czułam, że tam emocje są duże. Ale e, to jest właśnie o tym, co my robimy, tak? Czyli to, co mówiłyśmy wcześniej, że te rzeczy nie znikają. Natomiast to, co my zyskujemy wraz z rozszerzeniem i poszerzeniem tej przestrzeni poczucia bezpieczeństwa w sobie, to jest A. Że my to już rozpoznajemy mhm. i nazywamy, i to przychodzi do nas od razu. Na tak. przykład, o kurde, jestem pobudzona, jestem zmobilizowana, jestem w czujności, dlaczego, co się dzieje. Kiedy mamy zintegrowaną swoją historię, też bardzo szybko do nas przychodzi połączenie, skąd to płynie. Tak jak mhm. ja wiedziałam od razu, bo od razu ci to powiedziałam, skąd mi to przypłynęło i co ja zobaczyłam w tym kręgu kobiet. Mhm. I trzy, my jesteśmy w stanie się zatrzymać i tym zaopiekować. Także w ciągu pięciu, dziesięciu minut ja już byłam w kompletnie innym stanie. Więc to nie chodzi o to, że my mamy z siebie zrobić robotów. Właśnie, bo to jest takie dobre słowo, nie? Bo robot, e, to tylko musisz mu baterię wsadzić i on ci będzie robił co chce. Mhm. Że to nie chodzi o to, żebyśmy my byli robotami, ale chodzi o to, żebyśmy mieli na tyle wglądu, świadomości i kontaktu ze sobą i swoim ciałem, żebyśmy byli w stanie bezpiecznie się opiekować wszystkim tym, co przychodzi do naszego ciała. Nie da się skontrolować i wytresować ciała. Tak. A my byśmy tak bardzo chcieli je wytresować, tak. nauczyć, zdyscyplinować. Tak. Nie da się tego zrobić. Ciało jest żywe. Tak. Ciało i tak będzie reagowało. Nie możemy go zdyscyplinować, jak możemy tam wejść do środka i to zrobić z naszymi narządami. One mają pewne role i funkcje przypisane, które już będą działały poza naszym. Dokładnie to takie jest. Ale ile jest odwagi w nazwaniu, że tak właśnie mam. Mm -hmm. tak właśnie mam że teraz poczułam lęk tak właśnie mam, że teraz do mnie przyszła panika, tak właśnie mam że teraz, nie wiem, się spociłam tak właśnie mam, że teraz mi się odpalił jakiś tam kawałeczek, że przyszło do mnie jakieś stare przekonanie i na przykład tak właśnie mam, że któregoś dnia jest mi łatwiej pożegnać to stare przekonanie, a któregoś dnia dłużej patrzę na tę seteczkę mm -hmm. i się zastanawiam, a może nie a może nie nawet no powącham nawet powącham Języka nie zamoczę, ale powącham. Tak, tak to tak. prawda. A nawet jeżeli, Marianko, zamoczysz język, nie mówię o tobie, ale nawet jeżeli zamoczysz język, to też się nie I na nie chwilę się dasz się porwać. Tak. Na chwilę. To świadczy tylko o tym, że to oświetla, że jeszcze coś jest do zrobienia: tak. mniejszego, większego, że coś jeszcze tam jest. Jakiś kawałeczek Co woła o jeść. Jeszcze coś tam jest. To nie jest powód do samobiczowania się, tylko to jest wow. Okej. Okay. Co wybrzmiewa zazwyczaj w naszym życiu, że jeżeli my wchodzimy w rozwój, to my będziemy pewnych tematów dotykać raz za razem. Mm -hmm. Bo jeżeli coś było ogromnym zdarzeniem dla nas, tak jak ty opowiadałaś o tym dysocjowaniu się, wychodziłam z ciała. Ja znając Twoją historię, wiem, że Ty w wielu momentach wychodziłaś z ciała, nie? Tak. Bardzo. Czyli nawet takie i dysocjowanie, i depersonalizowanie się, to w wielu momentach, w wielu sytuacjach może do Ciebie czy do nas przychodzić echo, brzmienie tamtego, nie? I to ok, to poczuć, to przeżyć, to dożyć, zintegrować, pójść dalej. To ok, zatrzymać się przy sobie. Co czujesz w ciele? O to samo cię <laughs> chciałam zapytać. Przestań mi czytać z pola informacyjna. <laughs> ok, co ja czuję w ciele? Czuję spokój. Czujesz spokój. Czuję spokój. I jak wiem, skąd wiem, że czuję spokój? Mm, moje ręce są ciepłe. Moje stopy są ciepłe. W moim brzuchu jest miękko. Widzę rozluźnione, szczęśliwe Jelita, rozluźnione, szczęśliwy żołądek, wątrobę. W mojej buzi jest dużo śliny. W mojej klatce piersiowej jest taka woda, jakby wodospad. Mhm. I tak płynie przez całe przez tońce, ciało. tutaj z mojej Helena Orzechowska, co czujesz w ciele? Hmm. Czuję osadzenie. Hmm. Takie bardzo duże. Czuję, że jestem tu i teraz. Pamiętajcie też o tym, że. Pamiętajcie. Obraka, dobra. Tutaj chmurka wyleci. Tak, pamiętajcie. Możecie być wszędzie umysłem. Jak to ostatnio powiedział mój nauczyciel, możecie być w Rzeszowie, na Madagaskarze. Możecie być wszędzie umysłem. Jedyny pewnik, który wiąże się z tu i teraz, to jest Twoje ciało. Tak. Ja się czuję bardzo osadzona tu i teraz. Bardzo. Tak. I to ciało jest tak stabilne. Ma swoją ciężkość. Ja tak, też to czuję. Tak. Że przyciąga mój umysł. Tak. Stabilne ciało. Powoduje, że to jest taki fajny, taka, taka fajna, osadzona, nawet nie, że twierdzę, ale tak. Taka po prostu, taki, taka, taka, taki bastion i tutaj umysł się może osadzić. Ja to I... zawsze sobie porównuję do drzewa ukorzenionego. Tak. Ja tu z tobą siedzę ja teraz nie jestem w Rzeszowie. Ja jestem tutaj. Tak. I to mi daje moje ciało. Im bardziej daleko od ciała, im mniej uziemienia... Tym bardziej odfruwamy, fruwamy. I tym bardziej to znaczy, że jesteśmy odłączeni od tego ciała. Oczywiście. To z czymś tam się nie chcemy tak. spotkać. Jeżeli ja jestem cały czas w zupie pomidorowej Rzeszowie, e, Holandii i piesku i zmywarce, to znaczy, że ja się z czymś tutaj nie mogę skontaktować. Gdzie tak. ja jestem? Może jestem na przykład w pobudzeniu non-stop, dlatego mhm. jestem wszędzie, tylko mnie nie ma tu i teraz. Bo co warto dodać na koniec, choć to mówiłam też w ostatnim odcinku podcastu, że tu i teraz. Czyli w tu i teraz w bezpiecznym możemy być tylko wtedy, kiedy nie jesteśmy tam i wtedy, czyli w traumie. W traumie jesteśmy tam i wtedy i reagujemy z miejsca tam i wtedy, i nasze ciało jest utknięte w tam i wtedy. I nasz układ nerwowy często jest utknięty w tam i wtedy. A tu i teraz, w tym bezpiecznym, możemy być wtedy, kiedy z tej traumy po prostu zaczynamy wychodzić. Wtedy jesteśmy bardziej w tu i teraz i rośnie nasza energia życiowa. Rośnie nasza pojemność baterii życiowej, tak. bo się energia z tamtych sytuacji uwalnia do życia tu i teraz. Mhm. W ogóle, ba, sorry, tak. ale jeszcze coś muszę. No, też tutaj muszę. Hmm. Na warsztatach pracowałam kiedyś z taką kobietą, która zaskoczyła mnie swoim wiekiem, bo ja miałam wrażenie, że to jest dziewiętnastolatka, a ona miała blisko 40 lat. Mhm. No i okazało się, nie wchodząc w szczegóły, że to było bardzo duże traumatyczne zdarzenie które ją tak naprawdę na poziomie fizycznym i to z nami też często robi trauma, że nas zatrzymuje na poziomie fizycznym w jakimś dziecięcym wieku. Że po prostu my sobie idziemy dalej do życia mamy 30, 40, 50 lat, ale ten kawałeczek, który na przykład się też właśnie manifestuje przez ciało fizyczne, został w wieku tej 4 latki, mhm. 5 lat, 7 lat, 10 lat, tak? I ta kobieta, ja ją też poleciłam, jej różnego rodzaju właśnie terapie manualna, oprócz ustawień systemowych, które miała u mnie, zaczęła też chodzić na psychoterapię EMDR i przyszła po jakimś pół roku, siedem miesięcy na kolejny warsztat ustawień systemowych i ja zobaczyłam, że wchodzi kobieta. Mhm. Niby postura inaczej, postura nie ta sama, ciało niby to samo, ale inna postura, inny wzrok, inaczej ułożona głowa, nawet nawet inaczej ułożone ramiona, pupa, biodra, wszystko inaczej pracowało, mimo tego, że niby to samo mhm. weszła dorosła kobieta. I weszła kobieta z energią życiową. I dokładnie to się z nami dzieje, kiedy my zaczynamy wychodzić z tych traumatycznych, stresujących, za dużych na tamten czas i tamto miejsce dla nas doświadczeń. Kiedy wracamy do tu i teraz, wraca także do tu i teraz więcej i więcej naszej energii życiowej. Mhm. Tak. To też chciałam powiedzieć na to samo dokładnie. Przestań mi się że ja, 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 ja się w to nie bawię, przepraszam bardzo. Mogłyby Państwo pomyśleć, że tutaj z tyłu za Marianną wiszą, wiszą kartki, promptery. Tak, ja po prostu wiem, co ona, co ona mówi, i tu czytamy sobie wzajemnie. Nie wiem, może, może nie Nie mamy nic przygotowanego. Ja po prostu nie mogę. Ja chciałam <laughs> powiedzieć, że dokładnie to samo, że. Praca z ciałem jest obowiązkiem. Jest. To jest dla tak mnie Kurczę, to jest obowiązkowe. Dlaczego? Bo jeżeli nasze ciało składa się z wody, a woda ma pamięć, w komórkach kontenerujemy, przechowujemy. Ciało jest, przechowuje, konteneruje. Tak? Mamy tutaj taki kontener doświadczeń. To jeżeli my nie przepracujemy tamtych doświadczeń, jeżeli nie uwolnimy ich energetycznie, bo to jest po prostu uwalnianie energetyczne. Czasami dochodzimy przez tą skorupę do kopalni, do kopalni starych doświadczeń, do momentu, kiedy czujemy się jakbyśmy byli po prostu ukwiałem, te, te życie płodowe. Mm -hmm. Dopóki my tego wszystkiego nie pouwalniamy, no to jak możemy przyjmować nowe? No tak. nie możemy. Żyjemy na półgwistka. jesteśmy też naprawdę zmęczeni. Tak, dokładnie tak. Nie ma godziny 12, mhm. a my jesteśmy totalnie zmęczeni. Tak. Tak. I uwierzcie mi, że to oczywiście, no, dieta, sen, ruch, ta, 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 ta mhm. wszystko tutaj jak najbardziej. Ale trauma męczy jak nic innego. Oczywiście. Mhm. Jeżeli gdzieś jest kawał zamrożonej energii, do której ty nie masz dostępu. I lecisz na rezerwach, które jeszcze próbujesz kontrolować. Mm -hmm. No to nie, nie dziwota, że my nie mamy energii do naszego życia. A co jeszcze tutaj dalej mówi dzieci, partner, cze, cze, cze. Wszystko, nie? Mm -hmm. I najczęściej się wkurzamy na siebie. A to zamiast się wkurzać, to można się tym zaopiekować. Tak jak się opiekujemy naszymi dziećmi. Tak. Zamiast się na siebie złościć. Na to ciało złościć. Po prostu można się nim zaopiekować. Tak. Nie pogłaskać, przytulić, porozmawiać, posłuchać, zacząć od tego, od zatrzymania. Tak. Pobycia w ciszy. Tak. Bo w tej ciszy dużo można usłyszeć pięknego, ważnego, cennego. Codziennie skontaktuj ze swoim ciałem tak. i sprawdź, co tam u ciebie. Zadam pytanie takie, jakie zadaję zawsze na koniec warsztatów. Z jakim słowem lub zdaniem wychodzisz z tego spotkania? Mm. Moje ciało jest bezpieczną bazą do tego, żebym żyła, żebym była w tym życiu. A ja wychodzę ze zdaniem: ciało jest kompetentne. Mm. I wie, co robi. Tak. Helena Orzechowska. Tak, dobrze mówię? Helena Orzechowska. Właczą. <laughs> Marianna Gierszewska. Helena Orzechowska. Helena Orzechowska. <laughs> Helena Orzechowska. <śmiech> 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 Heleno. <śmiech> Mania. Dajcie spokój, nie tniemy tego. <laughs> nie tniemy. <Heleno. śmiech> Helenka, Helena, Helunia, Helusia moja. Helcia moja Helcia, mówi. tak. Marianku, Maniu, mm. kochana. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Mam nadzieję, że jest dużo dla Was takeawayów. Bierzcie na wynos. Tak. <noise> I róbcie z tym samo dobro, sam pożytek. Dziękuję. Dziękuję. Z miłością, z uważnością, z czułością. Dziękujemy Wam ogromnie za wysłuchanie, towarzyszenie nam w tej rozmowie na rzecz siebie i swojej drogi. A dzięki, że wysłuchaliście podcastu Okolic Ciała, tak właśnie mam i zapraszam. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Po pożegnaniu doprecyzujmy jedną rzecz. Podcast nie zastępuje terapii indywidualnej. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, skieruj się do najbliższego lub do wybranego gabinetu psychoterapeutycznego. Marianna Gierszewska.